Dzień dobry moi drodzy, witam was jak zwykle bardzo serdecznie z porannego lasu, znaczy z lasu, z porannego spaceru w lesie. Ja mam na imię Agnieszka, moje alter ego jest Grynelka, jak mnie ktoś nie znał. To mówię dla tych, którzy jesteście tutaj pierwszy raz, bo tak opowiadam, zastanawiam się nad tym, że przecież nie wszyscy mnie znają. Niektórzy są tutaj pierwszy raz, no więc właśnie mam na imię Agnieszka. Mieszkam tutaj wśród lasów na razie, bo ja jestem takim wędrownym ptakiem i przeniosę się gdzie indziej, mam nadzieję niedługo. Natomiast teraz jestem tutaj, wśród lasów podkarpackich i jest, słuchajcie, tak przepięknie dzisiaj, że wyjęłam telefon, chociaż w lesie mam wyłączony telefon po prostu. Jednak teraz włączyłam, żeby nagrać znowu dla was coś pięknego. Przede wszystkim ten przecudny śpiew ptaków. Prześwitujące słońce między drzewami. Jest dzisiaj tak pięknie, niebo jest błękitne. Popatrzcie tylko jak pięknie. Jak pięknie to jest, to są te promienie słońca. Niesamowite zdjęcie mi wyszło. Spójrzcie tylko. I powiem wam, no jest ta wiosna przecudna. Popatrzcie tylko tutaj. Przyroda jest przepotężna. Wszystko jest zielone już teraz w mgnieniu oka. Każda najmniejsza roślinka ubrała się w zielone ubranko. Niektóre z tych roślinek są dla nas pożyteczne. O nich opowiadam tutaj na tym kanale, piszę też na blogu, na który was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Każdy z artykułów na moim blogu jest warty tego, żeby go przeczytać. Wszystko jest podlinkowane. Oczywiście zapraszam was też, moi kochani, do subskrypcji, lajkowania. Komentujcie tutaj, popatrzcie, cały czas pokazuję przy tym, jak tu jest pięknie. I wiecie, to są te moje przemyślenia z lasu na tle przepięknych krajobrazów, przepięknej zieleni. No więc właśnie mówię, wszystkie te roślinki, drzewa, nawet te iglaste, które były cały czas zielone, one też mają już końcówki takie świeże, nowe. Dostają nowe igiełki, później będą szyszki z tego. Jest po prostu przepięknie. I ja powiem wam szczerze, tę wiosnę, ta wiosna, która teraz jest, jest dla mnie pierwszą od 2,5 roku, bo moja historia jest taka, dla tych, którzy mnie nie znają. W styczniu 2021 roku straciłam mojego ukochanego męża, zostałam sama i powiem wam, że ta wiosna właśnie wtedy, która przyszła zaraz po tym, jak odszedł, on umarł wtedy, nagle. Ale nie nagle, tak jak niektórzy myślą, tylko po prostu... No tak właśnie, miał zawał. Dobrze, słuchajcie, powiem tylko tak, że wówczas ta wiosna, w ogóle ja jej nie zarejestrowałam, jej dla mnie nie było. Tam nie było tej wiosny i nie było też wiosny 2022 roku dla mnie. Nie zbierałam nawet wtedy ziół. W ogóle no ta wiosna 2021, czyli wtedy, kiedy właśnie mój mąż odszedł, tej wiosny nie było. I nie było również drugiej. I dopiero cieszę się tej wiosny, na którą bardzo, bardzo czekałam. Czekałam od tak dawna, od okropnej zimy, od tych śniegów, ponurych poranków. Tu są moje, jest mój Ozzy, jest moja Seli. Przy okazji moje pieski. Dla tych, którzy nie znają, no to jest Seli. Ta czarna, tutaj jest Ozzy, ten brązowy, malutki piesek z Rumunii. Seli jest suczką z Hiszpanii. Ona jest starsza, taka dość mocno starsza, jest głucha. Nie słyszy niestety. Z przodu jest Henia, moja ukochana ulubienica, bohaterka mojej książki. I wiecie, z tego co wiem, co książkę można jeszcze dostać jako e-book. Wszystko jest podlinkowane pod moim filmem. Więc co mówiłam, słuchajcie, i tak się zastanawiałam właśnie nad tym fenomenem, że te dwie wiosny umknęły mi, a teraz na wiosnę czekałam. I słuchajcie,
okazuje się, że mózg ludzki jest tak wspaniały, to wiemy o tym, prawda, ale nie doceniamy go. On jest dla nas dobry, bardzo dobry w takich ciężkich chwilach, jeśli pozwolimy mu zadziałać. A w moim przypadku, tu jest Sonia, mój baranek słodki. Sonieczko, jesteś kochanie, tak? Więc ten mózg mój zadziałał w ten sposób, że wymazał jak gdyby ten okres, tak? Ten straszny okres wymazał z mojego życia, tak jakby go nie było. To jest wręcz niesamowite. Spotkało mnie to drugi raz. Pierwszy raz było to w liceum, kiedy miałam bardzo traumatyczne przeżycia i ja z tego czasu z moich licealnych lat nic nie pamiętam. Nie pamiętam ludzi, którzy chodzili ze mną do klasy. Może jedną koleżankę, którą teraz pozdrawiam, z którą utrzymuję cały czas kontakt, Marlenkę, tak, ją bardzo mocno pozdrawiam, ale poza tym wszystko wymazałam, bo miałam nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne, traumatyczne przeżycia w tym czasie i mój mózg wymazał te 4 lata. Sprawił mi taką radość. Jeśli ktoś mnie pyta, pamiętasz tamtą osobę, pamiętasz tamtą? Nie, ja nie pamiętam, w ogóle to dla mnie przestało istnieć. I teraz było tak samo. I słuchajcie, to jest na tej kanwie, chciałam wam się z wami tym podzielić, że nie chciałam tutaj prowadzić jakichś naukowych rozważań, ale to jest po prostu cudowne, w jaki sposób my, nasz organizm, nasz mózg, no bo to jest część naszego organizmu, tak, pomaga nam przezwyciężyć takie ciężkie chwile, żeby nie zwariować, bo niekiedy można by oszaleć, po prostu oszaleć z bólu, oszaleć z rozpaczy. I tak się stało w moim przypadku. Właśnie, a teraz przyszedł widocznie czas na to, żebym zaczęła się już cieszyć tą wiosną i bardzo się nią cieszę. Mówię wam, czekałam całą zimę. Ci, którzy mieszkają w miastach, zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy, jak ciężka jest zima, może być ciężka zima na wsi. To wygląda wszystko zupełnie inaczej. W mieście na przykład nie potrzeba tyle grzać w mieszkaniu, to jest no niepotrzebne zupełnie, często. No wiadomo, z jednej strony sąsiad, z drugiej strony sąsiad, piwnica, sufit, wszędzie jest jakoś tak, te ściany są ogrzane. Co innego zaś w domu stojącym wolno, który jest narażony na hulanie wiatrów, poklepywanie przez deszcz, przez śnieg, zasypywany tym śniegiem, gdzie to trzeba wszystko odgarniać. To jest zupełnie inny kaliber, także kochani, ja się bardzo cieszyłam, że jest ta wiosna i jeszcze tutaj, no i to na tyle, słuchajcie, to są takie drobne rozważania, przemyślenia z lasu, jak ja to mówię. Popatrzcie jeszcze tylko naprawdę, jak tu jest przepięknie. W jednym z następnych filmów pokażę wam też, które drzewa są, no, że tak powiem, prozdrowotne. Natomiast tutaj popatrzcie jeszcze, jak pięknie jest, jakie jest niebieskie niebo dzisiaj. I serdecznie was zapraszam również do wspierania mojego kanału. Bardzo serdecznie was zapraszam. No i pozdrawiam was. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.